Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie moi drodzy widzowie Mistrzostwa Polski Mamy Mistrzostwa Polski i należy kilka partii pewnie przeanalizować Piękna partia w meczu kobiet, Iweta Rajlich kontra Julia Antolak Obydwie panie poznałem, miałem to szczęście Iweta Radziewicz moi drodzy, multimedalistka, Mistrzostw Polski, juniorów, Mistrzostw Świata Również mistrzostw Polski kobiet oczywiście wiele tytułów zdobyła ta przesympatyczna pani. Z kolei Julia Antolak, moi drodzy, jest aktualną mistrzynią świata studentek. Wielkie tutaj trofea panie pozdobywały. Więcej odsyłam może do Wikipedii, jeżeli macie ochotę przyjrzeć się bliższym sylwetkom tym zawodniczkom. A tutaj przejdźmy od razu do partii, która była naprawdę fantastyczna, jeśli chodzi o taktyczne motywy. Zapraszam serdecznie. I Weta Rajlik w ogóle słynie z takich szachów e, nieteoretycznych. Ona, jeśli może, to komplikuje już na samym początku, żeby zejść tylko z teoretycznych ścieżek. E, przynajmniej e, w obecnych czasach, jeżeli tak gra, to w ten sposób próbuje. Tutaj Julia odpowiedziała: skoczek F6C4, partia angielska, znowu, moi drodzy, częsty gość, E6 i posunięcie E3. Może niektórych, to dziwić, oczywiście zawsze istnieje potem ruch d4, ale ruch e3, jak, z, jak zwykle mówię, gra się normalnie. Można w ten sposób jak najbardziej rozwijać figury c5, odpowiedziała Julka. B3. Już widzimy, że Iweta tutaj planuje goniec B2. Przede wszystkim, jeżeli tutaj białe grają w ten sposób, na pewno czarne nie mają problemów żadnych z rozwojem figur, co jest myślę, że dużo, dużym ułatwieniem. Goniec E7, zauważcie, jak to robią czarne tutaj w tym wypadku. Wyprowadzamy normalnie gońca, goniec B2, skoczek na C6 i posunięcie A3. Właśnie, po co jest ten ruch A3 taki bardzo zapobiegawczy? Otóż, generalnie jak gramy hetmanem na C2, a taki plan tutaj mają białe, żeby przeszywać gońcem po tej diagonali i hetmanem z C2 po tej diagonali, to boimy się zagrania takiego jak skoczek B4, więc to jest taka asekuracja. Myślę, że nie do końca aż taka mocno potrzebna, ale ruch na pewno wygodny dla białych. Roszada. Julka gra normalne szachy. Zauważcie, nic nie kombinuje, tylko rozwija figury i kończy rozwój. Hetman C2, B6. Zobaczcie, ten sam plan z gońcem na B7. I teraz pojawia się, moi drodzy, pierwszy ruch ze strony Iwety, który daje jasny sygnał dla czarnych, jak będzie planowana gra. Otóż jest to posunięcie wieża G1. Niektórzy pewnie myślą o co w ogóle w tym posunięciu chodzi. Przecież wieża pozbawiła roszady Białego Króla. Oczywiście krótkiej roszady plan jest jasny, ten pionek ma iść na g4, na g5 i próba ataku bezpośredniego ataku na króla, wiele partii w tym systemie widziałem i bardzo ładnie się kończyły zwycięstwem białych, ale trzeba grać niezwykle dokładnie moi drodzy no i jaki mamy plan tutaj po takim ruchu wieża g1, niestety ten ruch no, w tym momencie nie jest najlepszy moi drodzy, bo tutaj też można byłoby na przykład no, zagrać, można by było d4 bez problemu czy goniec e2 jeszcze w tej kolejności no ale szybki atak jest tutaj na pewno jakąś tam, mm, takim psychologicznym zagraniem dla czarnych. Tutaj Julka z zimną krwią odpiera atak w centrum, zauważcie, nie idzie gońcem na B7, grzecznie, tylko od razu do centrum się tutaj rzuca i słusznie, bo jeżeli nas chcą atakować na skrzydle, no to my idziemy do centrum. Tutaj Iweta idzie po swoje, kon konkretnie i y konsekwentnie i Julka zagrywa jedyny dobry ruch w tej pozycji. Oczywiście nie jedyny, bo można zagrać też goniec b7, to też jest w porządku, rozwinięcie figury, ale d4 moi drodzy, d4 i grozi taki ruch e5 z zamknięciem tego gońca, a to może być fatalne w skutkach dla białych. Otóż g5 bezpośrednio i skoczek e8 Wycofka skoczka y, nikomu krzywdy nie zrobiła, to jest jak najbardziej normalne posunięcie, ten skoczek w przyszłości ma szansę wyjść ponownie do y, centrum. E, nastąpiło bicie i tutaj jest bicie. I goniec D3 z bezpośrednim atakiem. Wygląda to bardzo fajnie dla białych, lecz czarne nie mają naprawdę żadnych problemów. Narzuca się oczywiście posunięcie G6, żeby tutaj wstawić skoczka. Myślę, że ja też bym tak zagrał, większość z nas, prawdopodobnie. I po końcu E4, no ta pozycja jest to koło równości, tak naprawdę goniec B7 i można dalej próbować grać D3 i skoczek D2. Wydaje mi się, że tutaj białe już byłyby w miarę zadowolone, lecz Julka, moi drodzy, zagrywa najlepsze. Posunięcie w tej pozycji: no po prostu komputer w głowie, szapobaza ten ruch, chociaż myślę, że aż tak trudnym posunięciem to nie było. Lecz no do odważnych świat należy, moi drodzy, głównie chodzi o to, żeby nie puścić tutaj yy, gońca na E4, więc ciurka zagrywa f 5 Świetny ruch, ale yy, niełatwy, tak naprawdę. Yy, do, no tak naprawdę nie jest najprostszym posunięciem, dlatego że tu bicie w przelocie powoduje, że goniec się otwiera i wieża się otwiera I to nie jest na pewno nie jest na pewno zagranie takie najprostsze, bym powiedział. Oczywiście Iweta z tego korzysta, no bo jakby nie zbiła w przelocie, tutaj te pionki mogą zmasakrować białe figury, więc bić w przelocie rac raczej trzeba i skoczek oczywiście odbija. Zobaczcie, skoczek odbił się szybciutko z obroną na H7, a tutaj na ten atak się nie martwimy jeszcze, dlatego, że skoczek skutecznie z Hetmanem bronią punkt D4, a głównym problemem białych w tej pozycji Pozycji, zobaczcie, jest skoczek B1, no i goniec nie grający. Póki co, król w centrum ma ogromne problemy. Bo gdyby, by, gdyby był zroszowany, no to myślę, że łatwiej by się już grało białymi i można by swobodnie było oddychać. Białe zagrywają mimo wszystko gońcem na E4, moi drodzy. I teraz tak zbić jak najbardziej można. Byłoby to zagranie w porządku, na przykład zbicie tutaj na E4. Hetman bije na E4, goniec B7 z planem, goniec E6. Myślę, że, że jest ok. Lecz Julka zagrała najpierw goniec B7, co jest również dobrym posunięciem, jak najbardziej. No i weta tak powiedzmy. Zagrała, no nie po mojemu przynajmniej, e, ja bym bardzo rozważył takie posunięcie, chociaż pozycja jest taka dosyć trudna dla białych w tym momencie, bym powiedział. E, tutaj poszło bicie, oddanie tego silnego gońca za skoczka, ale z jasnych powodów, moi drodzy, bo jeżeli byłoby bicie, to skoczek miałby ochotę tutaj zbić tego piona. Co zrobiła Julka? A Julka, niemożliwe, moi drodzy, zagrała na D3, bardzo dobre posunięcie, wtrącone. Pamiętajmy o wtrąceniach, bo. One są również kluczem do sukcesu w szachach. E, oczywiście Hetman musi się poruszyć, nie ma wyjścia. Zobaczcie znowu, skoczek ma problemy. Ogromne problemy, a tylko czarny Hetman, jakby się zjawił na E2, no to wiadomo czym to się kończy. Tu rzecz jasna, bić trzeba. E, I skoczek D4, moi drodzy. Teraz na chwilę się zatrzymam, bo jest to według mnie kluczowy e, moment w partii. Czarne, czyli Julia Antolak, moi drodzy popisała się tutaj nieprawdopodobnym zagraniem według mnie. E, jasne, że jak patrzymy na silnik, no to ale to jest łatwe, ale gdy gramy partię w Mistrzostwach Polski, to jest drugi start Julki w Mistrzostwach Polski, może już troszeczkę mniej stresu e, ma w sobie, e, ale na pewno e, z zawodniczką jak i Weta Rajlich ten stres istnieje, z taką utytułowaną zawodniczką, ale zagrała ruch nieprawdopodobny Oczywiście, daje wam szansę jak zwykle na zastanowienie się. Można sobie zatrzymać materiał, już pokazuję. Uwaga, koniec na C5. O co w tym posunięciu tak naprawdę chodzi? Otóż, moi drodzy, tutaj zauważmy, że czarne oddają figurę. No dobra, oddają figurę. Nawet istnieją tutaj takie widły, aczkolwiek widły nie są dobrą opcją, bo zawsze wieża E8, związanie lub Hetman na E7, powiedzmy. No i tutaj Iweta wzięła gońca. No, niestety, nie najlepszy ruch. Chociaż ciężko powiedzieć, jaki byłby najlepszy. Otóż w tym momencie Hetman zagrywa po prostu na D6. Czarne są chwilowo bez figury, ale głównym atutem jest goniec, który strzela w punkt E2 bardzo mocno. Wieża pośrednio również. Skoczek wchodzi za chwilę do gry. Hetman również wchodzi do gry. Król jest niezwykle słaby, a pionek jest totalnym zabójcą w tym momencie. Niesamowita partia, niesamowita sytuacja. Skoczek zagrał na d4 i moi drodzy to był ogromny błąd. Tutaj białe, tutaj przepraszam czarne zaczynają i wygrywają automatycznie. Yy, Julka niestety tak nie zagrała, co yy, nie znaczy, że nie wypuściła przewagi, bo absolutnie nie wypuściła, ale zagranie myślę, że kończyłoby partię o wiele, wiele, wiele szybciej. Yy, mianowicie hetman mógłby zagrać na e5 z szachem. No, taki ruch to już jest oczywiście harakiri, gdyż na przykład skoczek E4 wchodzi i tu na F2 jest nieuniknione, nieunikniony prawie mat. Król na przykład, jakby ruszył na D1, również mamy skoczek E4. Zauważcie, Hetman ma problem, a jeżeli Hetman by uciekł, to piękny mat na F2 istnieje. No tak nie poszło oczywiście. Julka tutaj zbiła na H2. To też widać, że tutaj się po prostu sypie, jest ogromna przewaga, jest figura mniej, ale przewaga czarnych jest ogromna, i w tym momencie Iweta Railich tutaj zbiła na G7. Łapiemy się za głowę poniekąd, ale zauważcie, e, ta wieża tutaj przyszłości na F1 również nie miała, na pewno nie miała, bo ten skoczek wchodził do figury jak w masełko. No Król wybił i można powiedzieć, że bicie na E6 jest bardzo groźne. E, nic bardziej mylnego, moi drodzy, pobiciu na E6, król odchodzi, a ta linia się otwiera, następna wieża wchodzi do ataku. Na króla, więc tutaj białe decydują się na bicie pionka, aby król miał nieco swobody i Hetman mógłby zasłonić króla w razie tutaj szachów. No i teraz Julka zagrała królem na G8. Jest to naturalna ludzka reakcja. Moi drodzy, nie chcemy dostać wideł, wiadomo, lecz w tej pozycji również można byłoby się popisać takim arcytalowskim zagraniem, niezwykle trudnym. Ja y, jestem ciekawy, czy jesteście w stanie nawet zgadnąć ten, ten ruch, nawet y, nie myśląc tutaj, co by było dalej. Otóż, moi drodzy, można by było zagrać wieża AD8. Łapiemy się za głowę i pytamy o co chodzi. No, przecież tutaj skoczek zbija na E6 z szachem i z podwójnymi widłami. Przecież tutaj czarne mogłyby automatycznie przegrać. Nic bardziej mylnego, ale to mówię komputerowe ruchy, moi drodzy. Po król H6, partia jest totalnie przegrana dla białych. Dlaczego? Bo, na przykład, jakbyśmy zbili tutaj na D8, Hetman daje szacha. No, a jak Hetman się zasłania, to będzie to samo co w partii. Jakby król zagra na E2, to również wieża na E8. A po sympatycznym król F3 jest mat. E, oczywiście można się zasłonić hetmanem, co się również wiąże z przegraną. E, no cóż, w partii poszło po hetman d3, krugie 8 i hetman dał szacha. Tutaj Iweta wymienia figury. Mając jakość mniej, no niestety yy, bała się też tutaj wjazdu Hetmana. E, wybicie, wybicie moi drodzy. I Julka praktycznie podchodzi do pozycji. Bardzo praktycznie, po prostu goniec zbija skoczka, wymiana figur. Myślę, że to jest dobry sposób. Skoczek na E4 z atakiem na pioneczka. Aktywnie zawsze stoi i jak wpuści skoczka na C3, a tak też się dzieje. Zobaczcie, skoczek wychodzi w 25. posunięciu, dopiero, e, dopiero się wyprowadza. Troszkę chyba za późno. Julka z zimną krwią nie bije absolutnie pionka. To też by było dobre, ale dlaczego praktycznie nie podejść do sytuacji i nie wymienić figur? Zostało wymienione w ten sposób i wieża na F3 z atakiem prostym. G4 pion ucieka. Wieża goni piona. Ten pion będzie zdobyty. No idzie B4. Oczywiście jakaś falanga pionów tam istnieje, ale myślę, że niezbyt groźna. Po wybiciu król zagrał na E2. E5 bardzo chytry i e, fajny ruch e, taki taktyczny. Oczywiście wybić nie można, bo mamy wieża E8 ze stratą figury. Król zagrał na F3. Wieża z szachem. Król na G3, mój drodzy, wieża F5. Ładne e, obronienie pionka. Wieża stoi bardzo aktywnie. Tutaj goniec na E3. Widzimy, że jest jakość mniej. Jakość mniej. Tutaj myślę, że e, czarne są w stanie spokojnie zrealizować pozycję. Zobaczmy, jak to można zrobić. Król zagrał na F7. C5, no oczywiście BC można uczynić. Tutaj BC, pionki zdwojone, wieża G8 z szachem, król zagrał na H4 i wieża na F3 z atakiem, wieża E1, to myślę, że te ruchy nie wymagają, nie wymagają dużego komentarza. Tutaj król zagrał na E6 oczywiście bliżej centrum C6 idzie pionek, no to jest już oczywiście pionek, który tam nie ma prawa się wypromować. Król zagrał na F5, C7 i bardzo się cieszę, że Iweta zagrała do końca tę partię. Dla kibiców na pewno to jest bardzo miłe dla oka. Moi drodzy, czarne zaczynają ideę mata w dwóch posunięciach. Otóż wieża zagrała na G4, Król na H5, wieża H3. Tym sposobem. Julia Antolak wygrała pierwszą partię w Mistrzostwach Polski Kobiet, w indywidualnych Mistrzostwach, ko w indywidualnych mistrzostwach Polski Kobiet, z, za co serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia. Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzu, kto jest Waszym faworytem w turnieju kobiet, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski. Oj, wyraziłem się nieco pokracznie, ale wiemy o co chodzi. Dziękuję serdecznie, życzę zdrowia, wszystkiego dobrego, cześć.